Slalomem jeździć muszą wszyscy kierowcy, którzy z przypadku lub świadomie wjadą na odcinek ulicy Grunwaldzkiej między skrzyżowaniem z ulicą kolejową, a 11 listopada. To wszystko w związku z trwającymi pracami, które skończyć się miały w ubiegłym roku, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem i czas na ten remont został wydłużony. Wykonawca prac musi zmieścić się w nowym terminie, który zakłada, że droga zostanie oddana do użytku wraz z końcem pierwszego kwartału 2023 roku. Czas więc goni. Zostało mniej niż dwa miesiące, a pracy i poprawek jest jeszcze trochę do wykonania. Nie traćmy jednak optymizmu. Prace trwają, więc jest nadzieja na sukces tego przedsięwzięcia. Jeżeli jednak ktoś wjedzie na tę drogę, niech będzie ostrożny, ponieważ jest to plac budowy, a więc są pewne utrudnienia, które sprawiają, że omijać slalomem trzeba pachołki, dziury, materiały czy innych użytkowników drogi.